Jesteś chyba na bieżąco z tematem, nie? No tak, tak, tak. No to ja robię tak, bo ja nie chcę też jakby, żeby na aferkach były te treści fejmowskie, więc od teraz jest 22, odpalam stoper, czekaj chwilkę. Ej, tylko weź pusta nam najpierw, nie? No, no, no. Poziom zachowania kultury od razu, żeby ja bym chciał, żebyście chłopaki właśnie zrobili to inaczej niż na fejmie. Merytorycznie bardziej. Tak, bardziej merytorycznie, żeby było mniej wyzwisk, nie? Może żeby nie było aż takiego dymu. Na to sobie zróbcie na fejmie, a spróbujcie podywagować merytorycznie, żeby to było takie po prostu inne. Inne niż okay, na fejmie. Czyli merytorycznie nie bluzgać, nie ubliżać, nie straszyć, nie mówić, że komuś się zostanie, żeby tak, tego nie zdjęto. Tak, tak, tak. Ja bym chciał, żeby to była... wejdzie. Zajebista. I dam wam, chłopaki... stoper, odpalę i po 3 minutach rozłączam po prostu bez wahania telefon i albo inaczej, zrobię tak, po minucie debata. Minuta dla ciebie, minuta dla wiewiórki, minuta dla ciebie, minuta dla wiewiórki. Okej. Okay. Że jak powiem koniec, teraz przejście dla wiewiórki, to ten, okej, okay, Maksiu? Okej. Zróbmy to po prostu z mega kulturą tym razem. Okej, dobra. No. Dobrze, i teraz tak, odpalam stoper. Najpierw zaczynamy od Maksia, bo Max jest jakby odpowiada, więc zaczynamy. Raz, dwa, bum! No dobra, w takim razie to jest mega farmazon, to co on mówi. Po pierwsze, wersja, którą przedstawił na Instastory, nie zgadza się z wersją, którą wysłał mi w głosówce, bo na Instastory mówił wprost, że siada na kolanach, a w głosówce tylko, że coś do niego mówiła. Poza tym mówił, że jacyś ludzie to mogą potwierdzić. Nikt tego nie potwierdzi. Niech weźmie tych ludzi z imprezy i pokaże kogoś, kto to może potwierdzić. Nikt tego nie może potwierdzić. To jest kompletna bzdura. Jak można w ogóle zakładać, że jeśli wiesz, ktoś z tobą po prostu rozmawia, to ma ochotę i jeszcze wyciągać w ogóle takie coś. Wyciągać to na wiesz, mówić o tym publicznie, wiesz, założyć w ogóle, że tak było świństwem, a jeszcze powiedzieć to publicznie, to już w ogóle. To jest... bardzo ten złe. I teraz tak, Ferrari. Skończyła się minuta. Dobra, ale jeszcze skończę, dokończę zdanie. Dobrze. Zdanie. Był pijany, był być może pod innymi środkami, więc mogło mu się coś tam pewnie uronić w głowie, bo ma ego wyjebane w chuj, że ktoś ten. Ale problem w tym, że Ferrari otaczał się wśród samych szmat, a są też porządne dziewczyny, które to, że z kimś rozmawiają, nie oznacza, że od razu chcą robić loda. Dobrze. Minuta 27 dla wiewiórki była. Teraz damy minutę 27 do minuty 30 na odpowiedź dla Amadeusza Ferrariego. Zaczynamy. No więc tak. Ogólnie syn największej pizdy w historii freak fightów tutaj powiedział, że ja się otaczałem samymi szmatami, a przecież nie znał żadnych moich partnerek oprócz jednej, więc to jest ten. Po drugie, powiedział, że nie ma dowodu, a patrz, ja wstawiłem tą storkę, a proszę bardzo, kto tutaj napisał? Napisał, że był przy tym, jedna osoba napisała, że była przy tym. Kurde, ja nie wiem, czy na pewno, ale przy tym chyba byłem. Jeszcze Filipek był z tego, co kojarzę. Tylko, że Filipek to jest jego kolega, a po drugie nie był przy wszystkim, bo to... No i w pewnym momencie, już nie mówię o tym, co było na boku i o czym rozmawiałem z jego dziewczyną, gdzie początkowo była po prostu do mnie pozytywnie nastawiona, a jednak jak już byliśmy na osobności i była niesamowicie naćpana, zaczęła się strasznie dziwnie zachowywać, no i ogłosiła swoje intencje wobec mojej kiełbasy wprost po prostu, a ja nie miałem ochoty tego dnia na grilla. Ale później, gdy już wróciliśmy do pokoju, wszyscy razem weszliśmy, no to wiewiór siedział w kącie, znaczy nie w kącie, tylko coś takiego jak tutaj jest, na takim, oparty o to, no a ona cały czas siedziała do mnie i coś gadała i no nie ukrywam, że troszeczkę była natarczywa, jeśli chodzi o kontakt fizyczny, aż w pewnym momencie wiewiór nie wytrzymał i naćpany zaczął się awanturować, no i stary to wyglądał jak wariatkowo i cały pokój się na siebie patrzył, bo cała reszta pokoju, nawet jeśli byli pod wpływem alkoholu, no to zachowywali się normalnie, wiadomo, jak dwóch ćpunów, a w pierwszej głosówce... Już koniec. Okay. Minuta 30 i przechodzimy do wiewiórki. Teraz ty, Maksiu. No to jest, wiesz, kompletna nieprawda, wiesz, o co chodzi. On
Ona rozmawiała tam nie tylko z nim, ale ze wszystkimi, prawda? I to jest, wiesz, że on sobie interpretuje, my wszyscy tam rozmawialiśmy, tu gadaliśmy i tak dalej. I taka interpretacja, że wiesz, że ona coś od niego chciała, jest niesamowicie, kurwa, chamska i wiesz, ale... jest... No nie potrafię sobie, wiesz, tego wyobrazić, co on do mnie mówi, nie? Wiesz... O jakiej kłótni on mówi? No to ktoś jest w stanie potwierdzić tą kłótnię, bo ja rozmawiałem z osobami, które tam były i nikt żadnej kłótni nie widział, więc wiesz. Dobrze, i teraz daję wam jeszcze 2 minuty na dialog. Czyli możecie się wymieniać argumentami po prostu w czasie rzeczywistym. No ale o czym ja mam z nim rozmawiać? Co ja mam powiedzieć? Ja wszystko, co na jego temat powiedziałem... Ja nie będę z nim teraz... rozmawiać, bo wiesz, możemy wymienić i wiesz, jak on za... Możemy pewnie wymienić argumenty, jakbyśmy o czymś dyskutowali, co ma jakiś sens, ale jeśli on zakłada takie rzeczy na moją dziewczynę, to jak ja mam z nim dyskutować? Jak ja mam z nim rozmawiać? Ja ci powiem tylko jedną rzecz, nie? Ja zaraz pokażę Boxdelowi tylko wiadomość, którą napisałem koledze kilka miesięcy temu, czy da sobie... To, że ty tam się... Nie wiem, czy to twój umysł wypiera tą prawdę, bo to jest bolesne. Być może i że nawet nie jesteś w stanie... Ale daj mi się tylko wypowiedzieć. I powiesz, być może tak twój umysł funkcjonuje, że w ogóle nie chce zauważyć prawdy, tylko woli ją odbić, ale to nie chodzi o to. Zaraz pokażę wiadomość, że za pewną dziewczynę powiedział, ja mu napisałem, ona jest taka i taka, wiem to dlatego i dlatego, i on mówi, nie, ona taka nie jest. Ja mówię, a dasz sobie za nią rękę obciąć, bo ja ci gwarantuję, że jest. On napisał, że tak. I dzisiaj nie są razem. I powiem ci szczerze, że bo minie czas, nie? I wiesz, co się okaże po czasie? Kurwa, ten jebany Ferrari... Chuj do szczania miał rację. I ty zostaniesz z tymi myślami. I to jest smutne. I to jest akurat smutne. To jest smutne i ja cię z tą wiadomością zostawiam. Takie obrzydliwe rzeczy gadasz, wiesz, o co chodzi? Dla mnie... Ja rozumiem, że ty masz odklejone ego i w ogóle i ty jesteś w stanie sobie w tej swojej głowie ubzdurać, że faktycznie ona coś od ciebie chciała, bo rozmawiała z tobą i ze wszystkimi. Ale kurwa, chłopie, tak nie było, zrozum to, że naprawdę są dziewczyny, które są porządne i jak z tobą rozmawiają, nie oznacza, że chcą od razu gdzieś z tobą iść. Ale ja z nią byłem na uboczu i to nie w tym pokoju. Jak możesz w ogóle to robić? Atakować osoby trzecie? No właśnie, Wiewiór, ja się cię pytam, jak możesz, kurwa, ja nie miałem nawet z tobą konfliktu, a ty pewnego dnia nagle nagle wypowiadasz się na temat mojej rodziny? Nie, ja nie atakowałem, ja złego słowa o twojej rodzinie nie powiedziałem. Nie powiedziałem żadnego słowa złego na kogokolwiek, jakąkolwiek osobą trzecią od ciebie. Tylko wyciągnąłem to, że zdradzałeś, a to nie jest przecież wina tych osób, twojej byłej, że była zdradzana, tak? Po pierwsze, i to też nie jest, Wiewiór, twoja wina, no, że związałeś się z taką kobietą, tak? Przestań, kurwa, tak się ale zdradza. To jest prawda, prawda, ale to jest, kurwa, przysięgam, Morsko, nie chciałbyś usłyszeć, co mi szeptała na boczu, jak byłem z nią na boku. Nie chciałbyś, stary. Bo, no i widzisz, i kurwa, stereotypie, chcesz walkę, bo twoja dziwka mnie pragnie. Kurwa, jakbym ci, kurwa, tam był, to będzie teraz... Ale mordo, nie, przepraszam, dziwką to przesadziłem, stary. Serio, przepraszam za to i ją, i ciebie. Bo nic nie zrobiła, oficjalnie do niczego nie doszło. Ale musisz się pogodzić z tym i zobaczysz z czasem, po latach, po czasie, że miałem, kurwa, rację. Przepraszam za to słowo. Nie, dobra. I ciebie, i ją, ale zobaczysz, że ja... Bo wiesz, o co chodzi? Ja ci mówię prawdę, stary. I nie mów, byliście porobieni. Ty, kurwa, tylko ty wierzysz w swoje farmazony. Taka jest prawda. Że ty chłopie, ty jesteś... I jedynym pomawiaczem jesteś ty, bo powiedziałeś, że ją zdradzałem. No... Kurwa, powiedz. A jak się z kimś rozstaniesz, a później się zejdziecie, ale przez ten rok, przecież ludzie do siebie i po 10 latach wracają. To co, to te 10 lat, jak będą z kimś innym, to jest zdrada, tak? No, wiesz, jeśli ktoś idzie przez miasto i zastanawia się, kogo tu wyruchać, będąc w związku, no to moim zdaniem to już jest zdrada. Dobrze, resztę sobie wyjaśnicie już na jakimś... Chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że ja nie zaatakowałem bezpośrednio nikogo z osób trzecich, tak? Jak nie zaatakowałeś? Nawet jeśli wiesz,
pośrednio ktoś mógł ucierpieć, to tylko pośrednio ja atakowałem. Ale teraz też pośrednio. Bezpośrednio zaatakował wprost moją dziewczynę. Jesteś nie głupi? Mnie, nie mnie, tylko moją dziewczynę. Ale jaki debil to jest? A poza tym ja... On nie zaatakował mojej. Jeszcze dokończę. Ja wyciągnąłem prywatę, dlatego że on wcześniej wyciągnął nagrania z imprezy na urodzinach Wojtka Goli na mnie. I to też było, moim zdaniem, to była prywata, wyciągnął tylko nagrania. Jest jeden takie... problem, Wiewiór, bo ja mam całe nagranie i to ty się sam wjebałeś przed tą kamerę i chciałeś być nagrywany, no, i chciałeś wyżygać Nikicie. Patrz, wyobraź sobie, że tu są aferki, przychodzi jakiś pan Wiewiór tutaj przed kamerę, a później mówi, jak mogłeś to wrzucić do internetu. Stary, ja podszedłem wtedy z tobą porozmawiać, a nie zwracałem uwagi nawet na tą kamerę. Stwierdziłem, że wiesz, że myślałem wtedy, że jesteś w porządku i że jeśli kurwa będzie coś nie tak, to po prostu tego nie wrzucisz. Inni osoby. Ale po pierwsze, nie podszedłeś tylko do mnie, tylko podszedłeś też do Nikity. Nie wrzucił. Nie podszedłeś tylko do mnie, tylko podszedłeś do Nikity. To był kamerzysta, który nagrywał mnie i Nikitę. I najpierw ciśniesz Nikitę w necie, a później liczysz, że ona ciebie, jak ją naćpany ciśniesz, nie wrzuci w neta. Dobrze, Maksiu, resztę wyjaśnijcie sobie na programie po prostu gdzieś tam turniejowym, bo będziecie mieć okazję też jakby popatrzeć sobie w twarz. No tak, przez telefon to bez sensu moim zdaniem, żeby dalej to kontynuować. Stary, to nie była ukryta kamera, nie? Chłopie, stary, patrz. Ale jest jeszcze moment, jak wjeżdża. Już nagrany jak moment wjeżdża przed kamerę, kurwa bohater. Tak jakby, patrz, dokładnie się z tym wiewiórem. Siadam teraz tu, a później mówię, Boxer, jak mogłeś mnie tak pokazać na ferka? No stary, sam się wjebałeś przed kamerę. Bo widziałem tą kamerę, ale nie zwracałem na nią uwagi, bo uznałem, że jeśli, wiesz, będą jakieś złe nagrania, to ich po prostu nie wrzucisz, bo tak się nie robi. I mówię, z innymi też rozmawiałem i kamery były obok, ale inni jakoś... Ale czy to nie było tak, że tam nie rozmawiałeś tylko ze mną, ale również dyskutowałeś z Nikitą, tak, i no, później ją obrażałeś i dziwisz się, że ona ci zrobiła kontrę? Dobrze, już koniec, serio, już koniec i... Pogadacie sobie na turniejowym. Trzymaj się, Maksiu, dzięki za telefon. Będziecie mieć jeszcze okazję pogadać. Dobra, bo inaczej nie dało się tego... Dla mnie to jest osobiście... Afera kiełbaczana, no. To jest troszeczkę smutne. Ja w tej głosówce mu wtedy też wspomniałem o jego naćpanej kobiecie, w tej pierwszej, bo tam dwie. Nie chciałem puszczać całości, bo po co, tak? Tym bardziej, że tam padały słowa... No, złe słowa padały, nie? Nie akurat na jego kobietę, tylko w stosunku do niego, tak? Byłem po prostu zły. I on mówi tak, ja nie zaatakowałem Amadeusza, ja tylko się wypowiedziałem jego byłej dziewczynie i pomówiłem. Ale jak Amadeusz się wypowiada o mojej, to już jest źle. Tym bardziej, że ja się nie wypowiedziałem o niej, tylko o pewnym incydencie, który dotyczył również mnie. I... No i tyle. No i pokazywałem ci przed chwilą wiadomość, że chłop napisał, że przy tym był. Możemy do niego... ja mogę do niego zadzwonić. Możemy się spytać, jak to było jego oczami. Ja widzisz, że mu nawet nie odpisałem, tylko napisałem, że tak. Nie chciałem mieć hajsu, jak hajsu nie miałem, a dziś mam liczarkę na Force. Już widzę to szucie w pikselach, chyba muszę zmienić dealera na Porsche. Pana mera, wiozę cię jak horseman. Nie chcę twojej kreski...